Hej wszystkim, po nieco dłuższej przerwie dziś znajdujemy się w miejscowości Jeleń. Przyjechałem tutaj zwiedzić sobie bunkier kolejowy, przed którym właśnie stoję. Nieco więcej opowiem o nim później. Widzicie, jak to tutaj wygląda. Jest tam jakaś mapka, ale no może nie jest, z wiekiem czasu może nie jest taka bardzo widoczna. Bunkier o długości 355 metrów. On miał ochraniać pociągi przed nalotem samolotów, tak? Zobaczcie, jakie to wielkie. No oczywiście on jest zaniedbany. No bo wiadomo, nie jest to w żaden sposób pilnowane. Masa pomieszczeń. Da się tu wejść? Coś tam się da. Tu już pomieszczenie nam się kończy. Musiałbym naprawdę zobaczyć na tą mapkę dokładnie, jakie pomieszczenie co do czego służyło. No, dalej nie wchodzę, bo jest. Nie wiem, czy widzicie, pewnie nie. Nie wziąłem latarki ze sobą. Posłyszałem się latarką z komórki. Dalej jest, kurczę, dalej jest pełno wody przede mną, także nie będę się tam pakował. Przejdziemy sobie na drugą stronę. Tu mamy wyjście. Wyjście na zewnątrz. Widzicie, tak to wygląda. Fajnie, fajnie wygląda, bo jest z wiekiem czasu jest porośnięty mchem. Dodaje to takiego fajnego uroku temu bunkrowi. Jeszcze następne pomieszczenie przed nami. Gdzie wszędzie woda. Dalej przede mną normalnie egipskie ciemności. No, naprawdę żałuję, że nie wziąłem ze sobą latarki. Kurde. I kolejne wyjście na powierzchnię. Tam mamy jakiś następny kompleks bunkrów. Nie będę jeszcze już tam w środku, bo po prostu nie mam latarki i tam jest ciemno tak, że nic nie widać, a z latarką z telefonu naprawdę tak nie doświecę. Przejdziemy się po prostu wzdłuż. To jakieś... Nie wiem, czy to są szyby wentylacyjne, czy nie wiem naprawdę, co to jest. Ale jest tego tutaj... Zobaczcie, jest tego tutaj sporo. W bliskich miejscach od siebie. Ale dobra, idziemy dalej. Już mamy koniec bunkra. Tu następny. Powiem wam, że na zdjęciach Google nie wygląda to tak okazale jak na żywo. Także uważam, że warto było się tu dzisiaj wybrać.
Następny bunkier, jaki chcę dzisiaj jeszcze zwiedzić, to jest w pobliżu chyba 7 km od tego miejsca. Mamy jeszcze bunkier, drugi bunkier kolejowy w Konewce. No tamten niestety jest zamknięty. Jest po prostu, tam jest takie jakby muzeum. Gdzie tu mamy to wejście z drugiej strony? 355 metrów długości, także naprawdę kawał bunkra, tak? Dobra, teraz obejdziemy sobie, wrócimy się. I tam widziałem jeszcze obok jakieś bunkry. Także chcę sobie to zwiedzić dzisiaj jak najwięcej. Dlatego wybrałem się właśnie dzisiaj wcześniej rano. Chłodno dzisiaj, ale no co zrobić? Da się wytrzymać. Zazwyczaj jak jechałem zwiedzać bunkry, to w godzinach takich około południowych, popołudniowych, no ale to właśnie niekiedy było błędem, bo za dużo nieraz nie udało się zwiedzić. Dzisiaj wybrałem się z samego rana, także myślę, że uda się zwiedzić dużo więcej. Tą ścieżką sobie pomykam. I tu mamy widok na cały ten bunkier. Powiem wam, że bunkrami zacząłem interesować się od niedawna. Kolega Irek Grzykowski mnie tym, można powiedzieć, tymi bunkrami zaraził, którego oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam. Być może następnym razem uda nam się razem wybrać gdzieś na jakąś eksplorację bunkrów. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Uda mi się tu wejść. Zobaczcie jakie grube kątowniki. O nie. Nie będę tam skakał. Nie chcę nogi skręcić. Zobaczcie sobie kawał pomieszczeń, naprawdę. No i oczywiście, jak tak wcześniej wspominałem, graffiti i jeszcze raz graffiti, tak? Tu widać, pewnie było jakieś pomieszczenie. Widać tu zburzone, mnóstwo cegieł. O, ale tutaj, tu mogłem sobie teraz zejść.
Także... O, ale tutaj jest butelek i puszek, to jest co niemiara. O, i tu mamy w suficie takie otwory. Powiem wam, że kawał kompleksu. Tu mamy wyjście z drugiej strony. Tam jeszcze jakiś budynek. Staram się ująć wszystko po prostu. Zobaczcie, tam w głębi jeszcze jest następny budynek. Czego wcześniej tak naprawdę tutaj nie widziałem, tak? Nie wiem, czy naprawdę czemu. Zobaczcie, zderzaki, plastiki. Widać, że tutaj okoliczna ludność z takich budynków właśnie porzuconych po niemieckich, czy tam nawet bunkrów polskich, zrobiła sobie po prostu tak zwane dzikie wysypiska, tak? No nie podoba mi się to właśnie, że szkoda, że właśnie że nie ma po prostu nie na to jakichś funduszy przeznaczonych na po prostu na jakieś dbanie o takie obiekty, tak? Jakiś nadzór. No bo jednak to jest jednak po prostu no historia, tak? Wiadomo, że mury tak szybko nie zniszczają, tak? Ale po prostu chciałbym chcieć to można dużo. Ale mówię, dobrze właśnie by było, jakby to jakoś było nadzorowane, dbane, żeby tu po prostu nikt nie śmiecił. No ale cóż, no. Jesteśmy właśnie w tym budynku, który był niewidoczny. A, tu już nic nie ma. Takie małe pomieszczenie tylko. Zobaczcie, ile tam jest stali. Dwutełowniki. Na pewno bardzo grube. Jakieś uszy, nie wiem, do podwieszenia na pewno czegoś. Jakieś suwnice albo coś takiego. Wydaje mi się, że te dwutełowniki są poprzekładane blachą. Na pewno też bardzo grubą. No tak mi się wydaje. Mogę się mylić oczywiście. Naprawdę. Właśnie takie budynki właśnie zbrojone były właśnie takim żelastwem, żeby po prostu przed nalotem samolotów, przed bombardowaniem, żeby to po prostu chroniło. Dobra, wrócimy sobie do tego kompleksu. Do tego kompleksu, co byłem na początku. Dobra, wróciłem do tego miejsca, skąd tutaj wyszedłem. Wejdziemy sobie z powrotem.
Tutaj. Też takie nie tutaj nie za duże pomieszczenie. Tu jest dużo większe. Naprawdę bardzo dużo stali na dachu. Dobra, wychodzimy. Przejdziemy sobie tam dalej. Tutaj pewnie jakieś otwory wentylacyjne. Dobra, obejdziemy sobie dookoła. Te śmieci, drzewa powyrastały. Patrzeć pod nogi, bo żeby nie wpaść tutaj do tych tak zwanych, można powiedzieć, studzienek. O, i tu jeszcze coś mamy. Proszę bardzo. Nie wiem, czy to chyba to wygląda jak komin, czy jakby to było jakiś piec, czy... Naprawdę nie mam pojęcia. Powiem wam, że dotychczas tak historią może się nie interesowałem. Raczej wygląda jak komin. Tutaj. Otwory w tym, w tych kanałach. Nie wiem, albo komin, albo jakiś, nie wiem, wentylacyjny. Naprawdę nie mam pojęcia. Musiałby bardziej zagłębić się w to i poczytać o tym. Wracamy z powrotem do tego bunkra kolejowego. To jest to wyjście, którym przedtem wyszedłem. Przyjdzie warstwa mchu. Dosyć gruba. Tu mam jeszcze twory jakieś, kawałki drewna. Znajdują się tam praktycznie na całym tym. Na całym poszyciu. Nie wiem, może po jakichś stemplach albo szalunkach. Tu jest jakieś włączenie. Widzicie, jak taką wyrwę. Tu pewnie otwór wentylacyjny, napowietrzający.
oczywiście tu mamy następne sklepienie. A widzicie, drzewo tam normalnie wrosło się. Korzeń wrósł się, widzicie? Korzeń normalnie wrósł się w beton, rozsadził. I drzewo sobie rośnie. Brzezina. I to tam chyba, a druga jest sosna. Fajnie to wygląda, naprawdę. Aż muszę zrobić zdjęcie. Fajnie ująć coś takiego, naprawdę powiem, że fajnie. Zobaczcie sobie, tu kolejne drzewo wrośnięte, ale to już jest wrośnięte, powiem wam, na maksa. Zobaczcie, jakie grube korzenie. Takie może coś potrójne. I to już jest kawał brzeziny, naprawdę kawał drzewa. Bardzo, bardzo ciekawie to wygląda, naprawdę. Takie drzewo wrośnięte w poszycie bunkru. Naprawdę, no powiem wam, że kawał bunkra, kawał obiektu. Widać, że tu były jakieś drzwi, ale no na pewno tu jest jakieś zawiasy. No ale co, na pewno zostało to rozebrane, rozkradzione. Tu jeszcze widoczek z drugiej strony. Zrobimy takie wejście. No nie, zobaczcie, jeszcze ktoś tu buty na drzewie powiesił. Przejdę się tu jeszcze kawałek. O, widzicie, to mamy takie sklepienia. Z tamtej strony tego nie było. Tam były typowe wyjścia. Tutaj nie wiem, tutaj może też coś było, ale widać chyba zostało, nie wiem, zamurowane czy... I tam dalej mamy to samo. Jesteśmy już przed bunkrem w Konewce. Właśnie już został otwarty. Wchodzimy do środka. Tu mamy całą trasę turystyczną. A więc podążamy. Posterunek kolejowy. Schrony techniczne. Widzicie, amunicja. Wózki. Jest również zachowana
całości. Hełmy niemieckie, radiostacje, telefony. Samochód pancerny. Bardzo długi czas też przejeżdżać. Po tym kopnięciu. Widzicie działko. Tutaj zamaskowane. A tutaj mamy armatę przeciwlotniczą. 20 mm kaliber, flak 38. Tutaj też elementy. Ten schron jest troszkę dłuższy niż tamten w Jeleniu, ponieważ ma 380 metrów długości. Zobaczcie. Pociski, łuski. Różnych kalibrów. Skrzynki amunicyjne. Mały R98K. Zobaczcie, działo kolejowe Leopold ze schronem typu dom bunker. Tu mamy makietkę tego działa. Super, powiem wam, super. A tutaj sławna tak zwana piła Hitlera, czyli MG-42. Panzerfaust, pancerna pięść. O, i tu mamy linia obrony warty i widawki. To są właśnie te schrony. Które też oczywiście zamierzam wybrać się zwiedzić, tak?
bardzo fajnie wszystko, wszystko opisane, poukładane w gablotach. Ktoś, kto naprawdę mało się interesował historią. Ja tak naprawdę od niedawna zacząłem. Także ma to wszystko po prostu opisane, tak? Także na szybko, czytając, może na szybko poznać kawał historii. I tu mamy armata. Nawet na odległość 13 km potrafiła strzelać. Kaliber 76,2. Zobaczcie, jak to wygląda. Naprawdę kawał żelastwa. Widzicie, nawet w Łodzi mamy schrony. Nawet nie wiedziałem, że jest ich aż tyle. O dwóch tam chyba słyszałem. No ale widzicie, jak to się człowiek może przyjechać i się czegoś ciekawego dowiedzieć, tak? Widzę tam pan przewodnik opowiada tam małej grupie turystów o całym tym bunkrze, o całym przebiegu wojny. Tu mamy całe uzbrojenie. Granatniki, moździerze używane w trakcie II wojny światowej. II wojny światowej, tak. Tutaj, w razie kamery, jeden, tam najdłużej. A tutaj, na
Zobaczcie, tutaj była rezydencja prezydentów RP, tak, to przyjeżdżały różne samochody, zobaczcie, pewnie były rajdy, były zloty, a tutaj ten samochód, ten Mercedes, to jest dar Berlina, tak, prezydenta. Taki Mercedes, jego bardzo dobrze. No, tak. To tak, co to jest zresztą? Zobaczcie, tutaj najcięższa artyleria, armata kolejowa Gustaw. Ale wiecie co, jak będziecie oglądali te cztery pancerny, tak, to ona jest, ona uczestniczyła na walkach pensjonowych serialu. Dlaczego? Ona została zakupiona w dyskusji w drugim filmie. Także ona taka, ona chodzi. No. Czekaj. Ale tutaj się zwróci. Tam na takie 85, a to można sobie usiąść nawet, nie? Jako celowniczy zrobić zdjęcie. Ja tam nie. No zobaczcie, jak to jest, zobaczcie, tu próbuję mnie to będzie, tak? Zaraz się pojawią. No i o, zobaczycie, gdzie to będzie, złapany, no, właśnie, kurwa. Oj, nie, no, peszucie, bo był takie, ale się ciepło, ale... Tu mamy artylerię rakietową. Nie ma, tu tunel. Armata flag 18. Generał Blaskowicz, słynny generał Blaskowicz. No, tutaj jest to pojęcie, a się tu nie wyjaśnia. Armaty przeciwlotnicze. Jest naprawdę tych opisów na temat tego uzbrojenia, na temat tego wszystkiego, naprawdę jest, powiem wam, jest mnóstwo. No i mamy polskie uzbrojenie. Także nie jest tylko niemiecki opisany, bo polskie również. Radzieckie, brytyjskie, amerykańskie. Żołnierze wyklęci. Thank you.
No, to już wróciłem do tej pozycji, co byłem na początku. Także idziemy teraz przed bunkier i przejdziemy sobie dookoła bunkra. Zobaczymy, jak to wygląda z zewnątrz. Także wychodzimy sobie tutaj na zewnątrz. Tu mamy kolejną armatę. To jest to armata radziecka. Widzicie te wystające elementy, te rury i takie te całowniki. Myślałem, że rury służyły, służyło to no jakoś do wentylacji, do odpowietrzenia, a z tego co słyszałem, pan przewodnik tutaj opowiadał grupce, że służyło to po prostu do maskowania, tak zwaną taką siatką leśną, czy tam jakąś maskującą, żeby po prostu bunkier nie był po prostu widoczny z powietrza dla samolotów, tak? Również porośnięte mchem, jak bunkier w Jeleniu. Wchodzimy do środka. Co tu się pali? Wszystko na fotokomórki, światła mną się zapalają. Tu mamy korespondencję po niemiecku,
mamy przetłumaczone z prawej strony. Maszynownia. No i widzicie, tutaj mamy program budowy schronu kolejowego. Wykopy. A tutaj mamy techniki budowlane. Także widzicie, jak można fajnie spędzić niedzielę, wybierając się tutaj i tutaj, i do Jelenia. Naprawdę polecam wszystkim, którzy tu jeszcze nie byli. Ja też jestem tutaj pierwszy raz. Dlatego chciałem podzielić się z wami moimi wrażeniami, moimi spostrzeżeniami. Widzicie, tu mamy podobnie usytuowane jak w Jeleniu. Widzicie, dosłownie taka sama technika budowania, tak? Tylko że to po prostu jest troszkę bliżej rozmieszczone. Wiele nie było troszkę dalej. Ale technika identyczna jak w Wieleniu. Oczywiście wejdziemy sobie do środka, jeżeli jest taka możliwość. Schron elektrowni. Wejście na górę po schodkach. Zobaczcie, jak tu jest nisko. I zobaczcie, teraz możemy zobaczyć, jak gruba jest ta stal. Dla mnie to wygląda na 20 mm grubości ma ściana. Ścianki tych płyt. Nie wiem, czy to są teowniki, te dwuteowniki, czy na przemian, ale raczej to chyba nie są dwuteowniki. Tutaj widoczek z tego okna. Widzicie, i tutaj mamy podobny taki jak ala komin czy coś takiego. Nie wiem naprawdę, co to jest, ale
Zobaczymy, może będzie jakaś tabliczka. Może się dowiem. Identyczne jak w Wieleniu. No nie, nie ma niestety. Ale dobra, idziemy zgodnie z tym, z kierunkiem zwiedzania. I tu mamy jeszcze jeden budyneczek. Też identyczny jak w Wieleniu. Aha, czyli tu mamy chłodnicę wody technologicznej. No i widzicie, jak wygląda w środku. Gdzie tam jest, w rogu jest drabinka do zejścia, ale no ja nie będę tutaj schodził, nie będę rąk brudził. Jakaś opona, jakaś blacha, pewnie tam jest studzienka i dlatego jest zabezpieczone zbiornik paliwa. No i tutaj mamy schron zbiornika paliwa płynnego. Tutaj widać, był cały właz. No i widzicie, tu już biegną supy. Wszystko na pewno było otoczone drutem kolczastym. Dobra, to na razie tyle z dzisiejszego wypadu. Na Konewce kończymy dzisiaj zwiedzanie. Ja się z wami będę żegnał. Pamięć w kamerce już też powoli mi się kończy. Także pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia pewnie w jakimś przy zwiedzaniu na pewno jakiegoś następnego bunkra. Tradycyjnie zostawcie oczywiście łapkę w górę. Komentarz, subskrypcję. Zmotywuje mnie to do nagrywania dla was jakichś ciekawych filmików z kolejnych moich eksploracji ciekawych miejsc, jakichś bunkrów. Także trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.